Nowa pozycja zajęta przez Taza, wychyla po raz kolejny, to jest druga eliminacja w wygaraniu, jest trzecia, jest czwarta, Taz 9-0, no nie. Zapraszam Was na stronkę hellcase.com, na której możecie otwierać przeróżne skrzynki i dropić niesamowite skiny, na przykład takie jak ten tutaj. Wpisując kod Mateo dostaniecie darmowy balans, natomiast z kodem Mateo 1337 plus 15% więcej do depozytu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link znajdziecie w opisie. Tam na razie nie ma żadnego naszego zawodnika, jedynie TAS na blisko gdzieś w okolicach bombsite'u. Ta pozycja jeszcze dopalona, no i 30 sekund do końca, tak czasu wcale dużo nie ma teraz. Dobre wychylenie na galerię tutaj, Rejko z bardzo łatym strzałem prosto w głowę. Jest Quicks już na blisko, tutaj oczywiście na bananie 20 sekund, coraz mniej czasu zostaje ekipie szwedzkiej, żeby tutaj zaatakować. Czas wcelowany, ale no, te strzały na razie niecelne. Jest jeszcze Boden Master do pomocy, ale Grucha oraz Aziz trafiają. Sytuacja 4-0, oj teraz katastrofalny timing Aziza, ale jest Grucha do pomocy. Oglądać za moment starcie na bombsite B, Neo w wodzie, ale ta pozycja dopalona, chociaż tutaj już z pierwszą eliminacją. Neo na blisko, ale giniemy w trójkę na bombsite B. Co tutaj się wydarzyło? Jeszcze Grucha od ABC, ale tutaj Bigi już na blisko widzi broń Gruchy, aczkolwiek nasz zawodnik nic sobie z tego nie robi. Teraz Grucha rozpędzony, będzie szukał za moment kolejnych eliminacji. Jest frag numer 3, ale Izak opowiada jeden na jednego, chociaż Aziz od galerii już w tym momencie podchodzi na blisko. Izaka, tutaj terroryści, proszę bardzo, szybki rush pod środek, no i Grucha wyeliminowany, ten najsilniejszy, można było się wydawać do tej pory punkt w ekipie Honoris, już w tej rundzie swoim kolegom, bo może tutaj Aziz po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci Aziz, ale się rozpędził zawodnik Honoris, no i jest Neo z pierwszą eliminacją, Izak zostaje sam, sytuacja 1-3. Taz oraz Grucha w monsterze, do tego oczywiście jest w bombsite Aziz, ale Grucha oślepiony do tego. Boden Master dokłada frag od ciebie, jeszcze Aziz ze snajperką po raz pierwszy, po raz drugi. Aziz po raz trzeci, ależ taniec zawodnika Honoris. No i Neo zostaje sam. Pytanie, czy wiedzą o nim terroryści? No chyba niekoniecznie, nie spodziewają się tego, tak szybko na bombsite B. I Neo po raz pierwszy słyszy Quicksa od galerii. Sytuacja to na jednego. Neo, czy on to zrobi? Tak jest, Filip Kubski wygrywa tę rundę. To naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Do tego jeszcze Quicks spalony na workach. Tutaj wie o nim już Taz. Jest próba skanu, ale no, nie do końca udana. 60 sekund do końca tej rundy. No przyda nam się po raz kolejny punkt na nasze konto. A tutaj już Szwedzi dwójkowo od Monster, ale Rejko nic sobie z tego nie robi. On tutaj wpuścił Szwedów pod swój celownik i trzykrotnie trafia rywali. Za parę chwil przeciwnicy znajdą się przed jego celownikiem, ale duży spokój. Chociaż teraz Sweat na otwarcie, teraz po raz kolejny ten zawodnik. Przewaga jest olbrzymia. 5-3, a to wciąż nie koniec. On szuka dalej i chce znaleźć hat-trick, który miałby pozwolić na zakończenie zmagań w tej rundzie. I tak też się stanie, to może być nawet szansa na Ace'a. Już tylko i wyłącznie Rejko pozostaje w grze i to jest Ace zdobyty przez zawodnika Lilmix. I to w jakim stylu? Zawodnicy antyterrorystów w tym momencie ustawieni. Do tego jeszcze Izak na środku łapie Neo z granatem w ręce. No i mamy szybką przewagę dla zawodników Lilmix, 5-4. No i bombsite A totalnie opanowany. Cała górna powierzchnia mapy zajęta przez graczy broniących, Aziz oraz Grucha od łącznika. No i tutaj Izak, proszę bardzo, co on tutaj wykombinował? Oczywiście Svet już namierzony przez Taza, no ale Szwedzi podchodzą coraz bliżej, chociaż Taz teraz z pierwszą eliminacją. Izak odpowiada, jest Neo w wodzie, Neo z jedną eliminacją. Izak wpada, ale Aziz refraguje, jeden na jednego, bardzo ważny klacz w tym spotkaniu. Aziz kontra Quicks, Aziz robi to wszystko po profesorsku, Aziz, ależ to kapitalnie rozegrał. Stawiał się na blisko ze swoją MP9. Czy my go zobaczyliśmy? Tak, na szczęście Rejko odpowiada. Jest Sved, ale Neo szybko dokłada eliminację od siebie. Jeszcze Boden Master z toalet niezauważony. Bomba leży gdzieś w okolicach banana. Jeszcze Big tutaj w ogóle czai się w tym grancie. Oj, teraz spotkali się z Gruchą w smoku. Grucha trafia na szczęście jednak prosto w głowę. Chociaż Boden Master cały czas pokazuje, na co go stać. Boden Master po raz kolejny i jeszcze raz Sved na sam koniec. Pod bombsite'em B, nasi zawodnicy, jeszcze Izak złapany na galerii, no to zaczyna wyglądać coraz lepiej. Bombsite B totalnie odpuszczony przez zawodników CT. Tutaj Quicks rzutuje z gniazda, pytanie, czy zauważyliśmy go pod swoim celownikiem? Chyba tak, bo widzimy, że już tutaj poleciały granaty w stronę wody, aczkolwiek cały czas Quicks czai się na blisko, aczkolwiek to zawodnicy Honoris trafiają dwukrotnie i Taz skowerował partnera. No i zobaczmy, bo Biku trafia jako pierwszy, ale jest rewelacyjny w tym spotkaniu Aziz. 4-4, Grucha już namierzył w wodzie jednego z rywali, tutaj
Dwójkowo czają się Szwedzi. Isak na blisko, mamy już szybkie niestety plecy od Monstera. Grucha trafia, ale doskonale coveruje partnera. Rejko! Rejko po raz drugi! I Rejko czy po raz trzeci? Jeszcze nie, jeszcze musimy ostudzić swoje zapały, ale jest Quicks na blisko i Aziz wykorzysta przewagę broni. Szósta runda rozpoczęta przez Lil Mix naprawdę szybko. Ustawiają się przy rampie. Tutaj ustawionych będzie dwóch Polaków. Zaraz zobaczymy, czy Grucha będzie w stanie zdobyć fraga. Świetnie! Przechodzą przez granatywny i danie pod celownik Polaka. Grucha w tym momencie z hat-trickiem. No i zobaczmy, jak w tym momencie gracze Honory zaprezentują się w defensywie. Grucha tutaj już na mierze rywali. No i teraz pora na Taza. Taz, jeden, drugi frag od niego. Jeszcze jest tutaj oczywiście Sven w bombsite. Taz dopełni formalności po raz trzeci. Dobrze dysponowane. No na razie wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało po raz kolejny, bo Lil Mix przyspiesza szybkim podejściem po końcach site'u, a przez rampę. Standardowa pozycja zajęta przez Taza, wychyla po raz kolejny. To jest druga eliminacja w wygraniu, jest trzecia, jest czwarta. Taz 9-0. No nie. Aziz już z szybkim fragiem za tej perki, a proszę bardzo, Bodenmaster w ogóle przepuszcza Neo i to może być bardzo dobra oznaka dla Polaków, aczkolwiek tutaj Sven jeszcze robi co może, dwoje się i troi, zawodnik Lil Mix, żeby tutaj jeszcze uratować honor swojej drużyny. Grucha. Zobacz, gdzie jest bomba, 15 sekund. Ale zobaczmy, bo jeszcze Bodenmaster walczy, chociaż bomba daleko od akcji. No i pytanie, czy w ogóle zdążą terroryści tą paczkę podłożyć? No nie zdążą, bo Grucha zareaguje w momencie, kiedy tylko usłyszy zawodnika podkładającego tę paczkę 3 sekundy. Oni w ogóle tego nie robią! Co się stało? 11-0 i to bez walki. We'll do exactly that. This is the first time we've seen what looks like a strong round from Lil Mix. Rotate's gone to. Doing what they can, the Molotov is ticking down tires, but Aziz is gonna pick up that first kill on this site in the retake. Brody gets one on his own. Aziz picks up yet another kill. He's swinging perfectly here. Timing gets the better of Svedjehead as he peeks the wrong way, and this SG is all that is left. And Aziz is just too crisp. He picks up a quad kill in the round. Drop to him. Supported by a flash and a smoke, and Rikers made his way out onto the site. Svedjehead low HP. Neo picks up the first kill, but he gets one of his own. McGrew has Quick into trade, and now it's going to be this man into a pillar. He's going to be tested. Quick is all combined. Neo picks that kill, the swing comes in, Isaac and Bodenmaster, just Bodenmaster. And that's it, ladies and gentlemen, 16-0. I never thought I'd say that at all. Ja tylko będę wychylał środek. Lubią stać okno, ticket w CT. I dobra. Czekaj, jeden kuchnia, auto. Mała to dwóch. Dobra. Leży, czek, leży. Pięknie ty. Ej, zajmuj się B szybko, jak możecie. Tak, mamy wrócić. Tam za B? Leży za BS-em. Super. Ładnie, to ważny frag. Plantuj. Leży kuchnia. Nice. AWP. Czegala? Dobrze, Peter. No. A to... Nic się nie stanie, jak smaku. Dobrze, nice. Pitero. Co? No ja sam jest. Gdzie on jest? Łącznik wjechał, łącznik wyjechał i się schował. Piwnia teraz mnie pikuje. Kurde no. Domek bez skracał. Środek skraca. Piwnia leży. Piwnia zawiłem. Domek bez skracał. Przycilujmy to, ej. Patrzę zielone teraz. Palące. Balaka jeszcze. Ten patrz. Pewor palące. Jest Pewor, patrz zielone czy co? Dżungla ma 10. Leży. Dżungla las 10 ma. Ale jaj, co ty. Kajka daj mu. Robi. Piotruś, jak to chodzi? Jarka? Zero ma na standardzie, wiesz? Zero. Leży sprawa. Zero, stand jeszcze jest. Dobra. Uciek do respa, uciek do respa. Kuchnia, musimy to standy dać. No, podejdę tu. Leży. Uuu! Nice. Zobacz. Stand, skąd zabijesz? Zabiłem CT, sorry. Gale, rampa, widziałeś! Sorry. Jeszcze rampa. Rampa i gala. 10 sekund. Położysz? Pakę, weź. Tak. Weź mi ktoś kryje, ziomek. Blały mam. Smoka nam rzucam tu, wiesz? Co masz? Druga mnie zabił, rampa i dżungla. Aj. Nie. Jak? Było blisko! Nie wierzę, ty. Nie wiem, nie widzę nic. Kuchnia leży. Nice. Tam tu jest Andy. Zajdę do ciebie. Ale kuchnia. Co patrzysz? Galę patrzę sobie. Dobra. Kuchnia, jeden flash. Też kuchnia. Znajduję kuchnię.
Góra, jeden. Super, super. Pięknie! Super! Ty smokuje Matrix. Smok! Czy na gale? Smokuje okno jakoś. Laga mam. Uważaj, słaby smok. Laga mam, sam jesteś. O kurde. Gala. Ja na baita stoję. Dajcie pauzę. Nie, nie gadaj. Go. Poszedł lewo górę. Nie. Gala leży pod autem. Nice. Auto, auto jest, auto, auto. Obity, pod iglu! Dobra, kuchnię patrzę. Plantuję standard. I zaraz przejmę kuchnię za WP. Jak mi gala wyjdzie, to lipa. Jest ok, jest kuchnia. Leży. To kuchnia, ta? Nie. Kuchni zabiłem, no. Aha. Nie wiem, gdzie drugi jest. Schowałem się, wyszedł już. Atlis. Tak, za pusto, nice. Elegancko. To, po skaucie wreszcie. Leży. Smokowany łącznik, daj chwilę mi. Dobra. CT mi wjeżdża. Idę na schody. CT po flashu wjechał. Mhm. Szukam drugiego. Dwóch chyba, czy nie? Dwóch? Może dwóch. Dwóch, jeszcze jeden zostaje w respie do pojedynku. Pod iglu, pod iglu. Masz go broić. Super. Super. Baj się wchodzili. Poskalcie drugi. Stanley. Nie pikuję go. Sandwich poszedł. Ja do ciebie wracam. Rampa. To jest sniper. Ławka i bez. Ławka. Standard jeszcze. I gdzie drugi? Nie wiem. Jeden na jeden. Rampa. Słyszałeś? Nice. Ech tam. Ja się od mistrza klaczów uczyłem, kurde, klacze wygrywać. Ale mi się rampy wyszedł z głową, nie wiem. ZZWP.